Running, thinking, damn, what is this? That's us. Making speakers bam when it hits like what? Keep it summer jams with that West Side stuff. Everybody hands in the air straight up. Put them to the sky so high, now jump. Jay is something crazy when that bass line bump. We just getting started with that. Siemano, siemano i witam was po raz kolejny Meksikano. I teraz szybko, zanim deszcz zacznie padać na dobre, bo zaczyna kropić, zaczyna padać, to szybciutko najpierw podziękuję za wpłaty, za wsparcie. I jest to Stachu 442 i 20 zł z tekstem po prostu. Stachu, bardzo dziękuję. I Seller 90, 30 zł z tekstem pozdro z Instagrama. Seller, dziękuję ślicznie. Rozmawiało się bardzo przyjemnie. I teraz naprawdę musimy się streszczyć, bo zaraz chyba będzie ulewa, a to już się zapowiadało. Od pół dnia już chodziła ta ulewa i zaczyna mocno kropić, więc szybko postaram się wam to w 8 minut, nie wiem, czy zdążę, czy zmoknę. Ale dobra, wracamy jeszcze do tego wsparcia. W ten sposób mamy już, słuchajcie, kurde, około 230 zł, czyli jeszcze 30 zł i będziemy kupować sito. I będzie ekstra, słuchajcie, zajebiście. W sumie nie mogę się doczekać. I kurde, i chętnie już bym poszperał w jakiejś wodzie. Wiem, że będzie zimno, ale coś bym pokombinował. Wiem, że będę musiał się uczyć tego sita, bo nie jest proste, jest tym sitem pewnie, kurwa, grzebać w tej ziemi, no ale będzie fajnie i naprawdę nie mogę się doczekać. A co ja dzisiaj chciałem powiedzieć, wyhaczyłem jedno pytanie od jednego z widzów pod wczorajszym filmem i ono zabrzmiało jakoś tak, czy Konon Tobą chciał też zawładnąć. No kurde, oczywiście, na tym się skupimy, słuchajcie, dzisiaj na ten temat jest, czy Konon chciał mną zawładnąć. Oczywiście, że Konon chciał mną zawładnąć i w pewien sposób zawładnął, na pewno mnie, kiedy byłem na szkolnej. I to na pewno wtedy, kiedy jeszcze spożywałem przy niej alkohol, nie? To wtedy na pewno zawładnął, chociaż też tak nie do końca, bo on próbował często i gęsto wydzwaniać, zresztą tak jak robi to teraz do Arona, bądź też do Adaśka. On potrafi naprawdę, Konon, dzwonić po kilkadziesiąt razy. A jak to nie pomaga, to potrafi się zjawić u was pod domem. Konon wiedział, gdzie ja mieszkam. Zresztą ja nie mógłbym ukryć przed Kononem, gdzie mieszkam, bo Konon mnie znał z widzenia. I myślę, że doskonale wiedział, gdzie ja mieszkam. Tak samo jak ja wiedziałem, gdzie mieszka Konon. I wiecie, i słuchajcie, i oczywiście, że no, próbował mną zawładnąć. Były różne takie skrajne, naprawdę skrajne przypadki. Jeden z tych najskrajniejszych przypadków, jaki sobie przypominam, to wtedy, kiedy jeszcze spożywałem przy niej, nie? To kiedy właśnie przy niej spożywałem to, co to i owo, czyli alkohol lałem w ryj. I słuchajcie, no i byłem już po robocie, ja jeszcze wtedy też, słuchajcie, pracowałem w Białymstoku na budowie, i więc te filmy, które nagrywałem z Kononem na samym początku, były robione albo w sobotę, w niedzielę, albo dopiero po pracy, jak wracałem z roboty. I słuchajcie, no i kurde, no i zaczął wydzwaniać, no w końcu odebrałem ten telefon, bo to były nasze początki nagrywań, nie? I to pierwszy raz wtedy chciał mi zrobić w bambuko, na szaro, nie? A jak to było? Zaczął mi ściemniać, że to już jest, żebym do niego przyszedł, że to jest jego ostatnie nagranie. No i mówi mi w słuchawkę, słuchaj, to jest moje ostatnie nagranie. Przyjeżdżaj, przyjdź, to ostatnie nagranie, ponieważ on wyjeżdża. Ja mówię, ale gdzie ty, Krzysiek, wyjeżdżasz? Jest rodzina, przyjechała po mnie rodzina, nie pamiętam skąd on mówił, ale na pewno nie były to jego rodzinne strony, nie Wilkowo, tylko przyjechała rodzina skądś tam do niego i on wyjeżdża na 100% wyjeżdża, to ostatni jego film, to będzie pożegnanie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale pytam się, Krzysiek, no ale co ta rodzina u ciebie jest, oni cię zabiorą? No jest, siedzi w domu u mnie teraz, tam jakaś, nie pamiętam już, co on powiedział, ciotka, czy kto, no jakaś tam rodzina. No i słuchajcie, no po takiej rozmowie, kiedy jeszcze, tak szczerze mówiąc, aż tak dobrze bajeranta Krzysztofa nie znałem, no to stwierdziłem, że no dobra, zaraz zobaczymy. Nauczony już byłem, że on wydzwania po kilkadziesiąt razy, wiedząc, że na przykład jestem zajęty albo mnie po prostu nie ma. I myślę, zrobimy taki myk.
pójdę ja do niego, a to już była szarówka, było ciemno i nie pamiętam jaka to pora roku była, ale było dość ciemno, czyli musiała być albo jesień, albo wczesna wiosna. W każdym razie pamiętam, że było już ciemno, myślę, dobra, zrobimy taki mek. Pójdę ja do niego, kurwa, przejdę się koło jego bramki, idąc tam w jedną stronę i zobaczymy, czy faktycznie tam siedzi u niego jakaś rodzina. No słuchajcie, idę, patrzę, samochodu żadnego nie ma pod bramką. To już po pierwsze, to już moje jakby takie podejrzenia wzbudziło. No ale idziemy dalej, idziemy. No stanąłem w miejscu takim, gdzie widać z jego okna z pokoju, widać kuchnię. Akurat tak u niego ułożona jest chata, że z pokoju jego te, gdzie często zamykane były ostatnio, teraz już nie, te okna zasłaniane, to jeżeli one odsłonięte jest to okno, to widać przestrzał aż do kuchni, bo akurat w tym samym miejscu są drzwi, które są między pokojem a kuchnią. Więc patrząc w okno z daleka, widać nawet kuchnię u Konona. To jest taka ciekawostka. Słuchajcie, podchodzę, ja tak kurczę, patrzę w to okno. Oczywiście nie wchodziłem za płot, tylko tak mówię, stanąłem w takim miejscu, że było widać. Widać było okno, on wtedy jeszcze tych okiennic nie zamykał. To mówię, to były początki nagrywań. Patrzę, kurwa, a Konon siedzi w kuchni. W pokoju światło jest lekko zgaszone, czyli taka malutka lampka się świeciła, siedzi w kuchni i coś pisze. Myślę, ty mendo jedna, kurwa, taka to rodzina przyjechała do niego, po prostu tam nikogo nie było. A Konon, słuchajcie, miał tendencję wydzwaniać do mnie, bo to były zupełnie inne czasy wtedy. Konon miał tendencję do mnie wydzwaniać i prosić mnie wręcz, prawie błagać, żebym przyszedł w momentach, kiedy major wyskakiwał na nitro tripy, bo wtedy Konon zostawał się sam w domu i no i nie wiem, prawdopodobnie Konon się bał sam spać w chacie, więc wtedy te telefony po prostu, kurwa, aż się urywały od niego i to był ten dzień, kiedy właśnie major poszedł na tripa do lasu. Konon został się sam i wiecie, i strasznie szukał jakiegoś przyjaciela, ale Konon z tego jest znany, kiedy są wokół niego jakieś osoby, to nawet jeżeli jesteś jego bardzo bliskim znajomym, to nie jesteś do końca potrzebny. Dopiero w momencie, kiedy jest wokół niego pusto, to wtedy Konon na siłę chce ściągnąć jakąś osobę, która, przypuśćmy, że była na pierwszym planie jeszcze wczoraj. U niego byłeś na pierwszym planie, a już na przykład dzisiaj przyszli na przykład widzowie i generalnie nie jesteś do niczego potrzebny, więc po co do ciebie dzwonić i w ogóle. No taki jest Konon, nie? No i on chciał oczywiście mną zawładnąć, z tym, że po takich numerach jak ten i takich przykładów podobnych było kilka, ja już, kurwa, trochę się schytrzyłem i powiedziałem, że nie będziesz robił mi wałów. I zaczęły się wojenki z Kononem, nie? Te wydzwanianie, więc ja nie odbierałem telefonów, potem odzwaniałem, on z pretensją do mnie, na przykład taki wam przykład podam, kiedy mieliśmy się wybrać do Pawła z Warszawy, bodajże, bądź też do jakiegoś widza. W każdym razie mieliśmy jechać do Warszawy. No i słuchajcie, kurwa, to była krótka piłka. I tak powinno się postępować z Kononem. Teraz to jest trochę inaczej, bo ten człowiek jest po prostu rozjebany, po prostu. To jest starość w pełnej okazałości. Niedołężna w dodatku. Tak przynajmniej wygląda. I słuchajcie, jak to kurczę, ja to wtedy ogarnąłem. Mówię do Krzyśka, że kurwa, Krzysiek, jedziemy, jedziesz ze mną, czy nie jedziesz do Warszawy. Nie pamiętam, czy myśmy mieli jechać do Pawła, czy to do widza, w każdym razie do Warszawy, coś takiego, nie? No Krzysiek, oczywiście, że jadę i w ogóle nie i tego, ja mówię, ale pociąg, Konon, jest pociąg, jest tam, kurwa, 6 rano i tak dalej, trzeba kupić bilety i w ogóle nie, trzeba to wszystko już wcześniej ogarnąć, bo potem rano nie zdążymy, potem, czy ty wstaniesz, on mówi, że no wstanę, tego i tego i tego, no i to był poranek, do popołudnia zdążył się ze mną pokłócić jakieś gówno. Zdążył się ze mną pokłócić jakieś gówno, od drobiażdżek, wiecie, jak to Konon, nie? Jakąś drobnicę, jakieś gówienko, wystryw, który, kurwa, kompletnie jest z dupy, nie? No i zaczynamy rozmawiać przez telefon. Mówię, przyjdź, żebyśmy rozmawiać. Ja mówię, kurwa, ja nie będę z tobą rozmawiał, mówię, nie będziesz się tu na mnie wydzierał, nie? No, a on tam swoje dalej. No to ja mu mówię prosto z mostu, kurwa, potrafisz się na mnie drzeć,
to potrafisz zajechać na dworzec, kupić bilet i jechać razem ze mną pociągiem. Ja mam pociąg o godzinie tam, przypuśćmy, słuchajcie, teraz mówię tylko przykład, godzina 6:40 pociąg wyjeżdża, no to masz być na dworcu na 6:00, kupimy bilety, i, znaczy ja sobie kupię, ty sobie tam kupisz i pojedziemy wtedy. No i Konon nie pojechał, bo zaspał. Czy miał do mnie pretensje po tym, jak przyjechałem z tej Warszawy? Nie, nie. Konon trochę zrozumiał, że ze mną nie warto wojować, bo ze mną się nie da tak, wiecie, wygrać, będąc Kononem, bo mimo tego, że wiadomo, że jest tutaj pieniądz, nie ukrywajmy. Konona może zamienić takiego dolara, kurwa. I takie są dolary, sprzedają na ręcznikach, takie drukowane. To taki dolar, kurwa, nie? Naprawdę, no to śmiesznie brzmi, ale no tak, taka jest prawda, nie? Ale Konon zobaczył, że ten jego dolar, on na mnie nie działa, że jak on mnie wkurwi, to po prostu zrywam z nim połączenie i mam wyjebane na niego. Mimo tego, że wiadomo, że kurwa tracę w tym momencie dużo. Tracę czas, pieniądze, dobre filmy i tak dalej. No wiadomo, o co chodzi, ja tu nie będę kurwa kłamał, nie? I on też o tym dobrze wie. Ale mimo wszystko ja i tak miałem na niego wyjebane totalnie i myślałem, że nie, chuju jeden, nie będziesz mnie kurwa obrażał. I basta. I koniec. I często dlatego u nas bywały te kłótnie i spory, które trwały czasami po kilka miesięcy. Kiedy ja się kompletnie do niego nie odzywałem, ale przez to, kurwa, przez to, że ja się do niego nie odzywałem, to on potrafił przyjeżdżać pod bramkę z kolei. Nie wiem, czy staroszkolnicy pamiętają, nie? Kiedy to przyjechał z megafonem, kurwa, ja zalany w trupa leżałem, kurwa, w domu, no. To też tak było dobry numer. Albo przychodził pod bramkę z Janem Rodo, nie? No i tak to właśnie było, nie? I to nie było nic naciągane. Po prostu tak się działo, nie? Tylko dlatego tak się działo, bo ja potrafiłem powiedzieć dla Konona nie! I koniec! A czy tutaj ktoś potrafi powiedzieć teraz dla Konona nie? Trudno mi powiedzieć, to już jest chyba... To wy musicie ocenić, czy teraz ktoś potrafi powiedzieć dla Konona nie? Dla Konona nie. Poza tym teraz kręci się już tyle osób wokół niego, że nawet gdyby ktoś powiedział nie, to znalazłby się obok ktoś drugi, który by powiedział tak. Więc tak naprawdę teraz wszyscy muszą mówić tak, bo jak któryś nie powie tak, tylko powie nie, to zostanie spierdolony ze stołeczka, a kandydatów jest mnóstwo. I tu jest cały problem. I dlatego to tak wygląda, a nie inaczej. A wtedy tylko byłem generalnie ja i major. No i oczywiście niemiecki, który przyjeżdżał do skoku i nie było dużego wyboru. I można było z Kononem coś wywalczyć. A teraz? To teraz ten Konon rozstawia pionki wokół siebie. Ja wiadomo, że te pionki mają kasę i tak dalej, ale mimo wszystko to Konon ich rozstawia po kątach. W ten lub w inny sposób, krzycząc na nich, każąc im coś wieszać pranie na przykład. No chociaż ja też bym pewnie powiesił. No ale tak to wygląda, no. I to jest ta różnica. Dlatego Konon próbował mnie ustawić, ale uważam, że ostatecznie absolutnie mnie nie ustawił. I dlatego wylądowałem tu, gdzie wylądowałem. I tyle mam do powiedzenia.